Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. To jest Q&A. Nagrywałem już dwa razy Q&A i mi się nie udało, bo znowu jakieś kurde problemy techniczne są, nie wiem. Dobra, ale poodpowiadam na Wasze pytania z Instagrama. Dobra. Dobra, pierwsze pytanie jest takie. Czy lubisz banany? Lubię banany. Nie, czy... Nie, oszukam to pytanie i powiem, że lubię, na pewno owoce lubię, ten arbuz i banan. I jeszcze mandarynka. I cytrynka też. Cytrynkę to tak średnio, ale jak zawsze jem plasterek cytrynki, to ja wam dałem fajną, no fajną, coś, no coś takiego, żeby nie była, żeby nie było, no tak troszeczkę, żeby nie było kwaśne, ale na pewno może nie poczujecie. Odkrajacie kawałeczek cytrynki, czyli taki plasterek cytrynki macie. Bierze się miskę jakąkolwiek, może być nawet mała. Kładacie ten plasterek tam, później jakimś patyczkiem to przekładacie, później później tylko musicie to trochę wysuszyć, bo wiecie, to się będzie przyklejać do waszych łap. No i później już i wtedy będzie działać, okej. Dobra. A, jeszcze miałem informację do Was, bo dzisiaj jest Sylwester, co nie? To ja dzisiaj zrobię pokaz fajerwerków. No, nieźle będzie. Ja się już nie mogę doczekać zresztą, no bo... No, nawet fajnie będzie. Ja, mi się wydaje, że fajnie to wyjdzie, naprawdę. No, a jeśli ja tego nie zrobię, to ja robię challenge. Tak, zrobię challenge'a. Naprawdę. I nie to, że ja wam tak gadam, że a jeszcze o za 2 dni. O, nie, jutro zrobię, jutro zrobię, jutro zrobię. Nie. Ja naprawdę zrobię challenge'a i mam to w nosie, że nikt mi nie pozwoli. Dobra. Kolejne pytanie jest takie. Co jest ważniejsze? O kurde, nie. Hajs czy widzowie? O, no widzowie. Widzowie są ważniejsi niż hajs. No bo pieniądze to nie wszystko. Jak to jest powiedzenia, pieniądze nie są najważniejsze. A, kolejne pytanie jest takie. Kiedy zrobisz challenge? No, przed chwilą to mówi. Kiedy zrobię challenge? Okej. Okay. Kolejne pytanie jest takie. Czy kochasz Ulę? Tak. Kocham Ulę. Brawo! Brawo! Dobra. Co jeszcze 5 pytań jest? A, dobra, pan. Poczekajcie, bo mi komentarz ktoś na... Komentarz na jakiś ktoś napisał. Nie, na Instagramie. Poczekajcie. Tak. Gratuluję, masz już 5 subskrypcji. Zapomniałeś, masz zrobić intro. Aj. No dobra, zrobię to intro. Wczoraj się tu tak ugryzłem mocno, że sobie chyba to odciąłem, nie wiem. Nieważne. Dobra.
Czwarte pytanie jest takie. Oglądałeś Świnkę Pepę, jak miałeś 8 lat? To ciebie coś chyba porąbało. Jasne, że nie jestem dziewczynką. Ja jestem dziewczynką. Ja po pierwsze nie jestem dziewczynką. Po drugie, jak kocham Ulę, to jak mam być dziewczynką? Trzecie pytanie jest takie. Jaki jest twój ulubiony napój? O Jezus Maria. Naprawdę pytacie? Def Mountain Dew. Tak, to jest mój ulubiony napój zresztą. I tego Osi też lubię bardzo. No chyba, że niedługo zrobię parodię. Reklamy. Drugie pytanie jest takie. O, to jeszcze mam chyba co wolisz? Nie wiem. Za chwilę zacznę. Trzecie pytanie jest takie. Pokażesz, jakie masz kapcie? No jasne, o takie. Mam jeszcze takie tigerowe, wiecie. Dobra, kolejne pytanie jest takie. Jaki masz rozmiar bicka? Bicka? Ja ci bicka za chwilę pokażę. Kurde. Nie no, żartuję, bo wczoraj to musiałem się kurde cały rozbierać z tego. Dobra. Przedostatnie pytanie jest takie. Jaki jest twój ulubiony sklep? O, kurde. A mogę dwa sklepy wymienić? Na początku jest ten. Biedronka, Lidl i Odido. To trzy były, nieważne. Dobra, ostatnie pytanie. Czy Ula to twoja dziewczyna? Fajna, idę? Nie no, żartuję. No nie, no jeszcze nie. Ale może mi się kiedyś uda ją zdobyć. No. Nie oglądaj tego, Ula. Nie no, jak chcesz oglądać to, Ula, to samo oglądaj. Jezus Maria. No i tyle. Tak ją daję. Tak ją daję. Tak ją daję. A jaki ma być challenge? Jak tego nie nagram. Jak to jaki? No sraki! Nie no, żartuję. Otworzę sobie okno i sobie wyskoczę. O Jezus Maria, oni już to testują. Na kanale Unboxala też jest ekstremalny test peta. No, ale nie, myślę, że to fajnie wyjdzie. Ja na pewno nie będę puszczać petard czy jakichś tam rzeczy. Ale jeśli tego nie będziemy robić, no to będzie zimny ogień. A, pokażę wam jedną rzecz. Jak ja nagrywam te stickboty. Chyba tydzień temu to nagrałem, nie wiem. Mam coś takiego, co nie? Ja sobie to dzisiaj będę tak trzymał telefon. Nie będę tak trzymał. Jak będzie gówniano wyjdę. Tak to. Tak, o dobra, no. Jak ja to robię? Pewnie zna już każdy animację poklatkową. To nie muszę już mówić. Parę. No. A jak to się robi? Każdy wie, jak się robi animację poklatkową, więc nie wiem.
Niech nie kłamie. A jak się to wkłada? Tutaj jest takie jakby gąbkowate, coś takiego. A tutaj jest takie na wkład telefon. Za chwilę mi się skończy pamięć. Ale ja sobie dzisiaj jem całą odświeżę. Więc co? Ja was będę powoli żegnał. No i widzimy się już może jak będzie północ, to jeszcze nie będę spał. No na pewno nie będę spał. Więc żegnam was i widzimy się na pokazie fajerwerek, co nie? Więc dobra, żegnam was, no i do zobaczenia jeszcze dzisiaj, bo dzisiaj jest Sylwester. Elo, elo. A, i szczęśliwego nowego roku, moi ziomy. Lo, 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 lo.